Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj nasza kolejna rozmowa z Arkadiuszem Miksą. Witaj, Arku. Witam Cię, witam Państwa. Dzisiaj rozmawiam z Tobą, przynajmniej na początku naszej rozmowy, jako z prezesem Fundacji Instytut Inicjatyw Kulturalnych NUR. Co oznacza Fundacja Instytut Inicjatyw Kulturalnych NUR, bo nazwa dosyć tajemnicza. No, nazwa tajemnicza i nietajemnicza, to, szanowni państwo, to właściwie jeden z wątków moich zainteresowań i pasji, że tak powiem. Akurat ta fundacja jest związana właśnie z sympatią moją do narodu ormiańskiego. Jest takich kilka narodów, które uważam za bliskie Polsce i Polakom. Jednym z nich są Ormianie i właśnie w grudniu 2022 roku powstała Fundacja Instytut Inicjatyw Kulturalnych NUR. NUR to akurat, jeśli Państwo byście chcieli wiedzieć, co to znaczy NUR, NUR to jest po prostu granat, owoc granatu, mam tutaj oczywiście na myśli, a nie granat jako broń. Owoc, ale także broń. Ale także broń, owoc granatu, który jest niejako symbolem właśnie Armenii, tak jak można by powiedzieć, takim owocem symbolizującym Polskę mogłoby być jabłko, tak? Bo jest, z tego słyniemy też w Europie i świecie, z naszych jabłek. Tak w wypadku Ormian, jednym z dwóch takich dominujących owoców, z którego oni są znani, to są właśnie granaty i morele, można powiedzieć. Nawet no, owoc, odcień moreli właśnie jest nawet na fladze, ten taki kolor między żółtym takim, a troszeczkę nawet bym powiedział pomarańczowym, który jest w barwach Armenii, właśnie wywodzi się od owocu moreli z kolei, tak? Natomiast granat jest bardzo częstym motywem w kulturze również ludowej. Jakby będziecie Państwo to w Armenii, to dostrzeżecie, że tak powiem, że jest to taki motyw przewodni bardzo często, więc wykorzystaliśmy go i właśnie on również w logo naszej fundacji się znalazł. Czyli symbolika owocowa. Tak. Symbolika owocowa, natomiast jakby przekaz poważny w tym znaczeniu, że fundacja skupia i zarówno Polaków, jak i Ormian. I jest też po to, żeby równolegle właśnie promować kulturę ormiańską w Polsce i również kulturę polską w Armenii, bo akurat po stronie ormiańskiej mamy również w tej fundacji Ormian, którzy działają również na rzecz propagowania właśnie polskiej kultury w Armenii, więc łączymy, że tak powiem, przyjemne z pożytecznym w tym sensie, żeby właśnie wymieniać te doświadczenia, pokazywać nawzajem właśnie Polakom kulturę ormiańską, zachęcać Polaków do odwiedzania Armenii i równolegle to samo w Armenii, czyli promować tam kulturę polską. Tam też jest nieliczna społeczność polska. To, co nas generalnie przecież też jeszcze łączy, to ta wspólna wielowiekowa historia Ormian w Polsce, ale również przecież i chrześcijaństwo, Armenia jako pierwszy kraj chrześcijański i też kraj taki, bym powiedział, z jednej strony na pograniczu między właściwie Europą a Azją, ale kraj stojący bardzo wysoko kulturowo. To, co zaskakuje, to bym powiedział, w Armenii, kiedy się pojedzie zwiedzać Armenię, to bogactwo kulturowe i też widać to przywiązanie samych Ormian do roli znaczenia kultury, ale również i religii, bo to jest dla Ormian bardzo ważne i tożsame. Właściwie Ormianin to członek narodu, w którym, że tak powiem, chrześcijaństwo jest kompatybilne, to jest właściwie nierozerwalne z tradycją. Współcześni Ormianie nie wszyscy mogą być, bym powiedział, żarliwymi chrześcijanami, ale zawsze staną w obronie krzyża i zawsze staną w obronie wartości chrześcijańskich, tak? To dla nich jest ważne. To jest elementem ich kultury, ich tożsamości. O to się też musieli zmagać z silniejszymi sąsiadami przez całe wieki. No właśnie to też jest taki, bym powiedział, wspólny wątek, ta historia, że oni przez wieki z silniejszymi sąsiadami musieli się zmagać i my również z silniejszymi sąsiadami musieliśmy się zmagać. I oni z tych potyczek i batalii wychodzili raz lepiej, raz gorzej. I my również. Akurat dzisiaj ich sytuacja jest dużo gorsza niż nasza, choć nasza wbrew pozorom tylko teoretycznie jest, bym powiedział, dobra, ale ich zdecydowanie sytuacja jako narodu mniej licznego jest dużo gorsza. Mniej licznego, bym powiedział, w samej Armenii, bo w gruncie rzeczy Ormianie też są tak... Diaspora bardzo liczna. Tak, diaspora bardzo liczna, ponieważ dzisiaj na terytorium Armenii żyje niespełna 3 miliony ludzi, a szacuje się, że poza Armenią żyje około 10 milionów Ormian, z których no, większość dość mocno i wyraźnie podkreśla, bez względu na to, czy to są ludzie mieszkający w Stanach Zjednoczonych, w zachodniej Europie, w Ameryce Południowej. Wszędzie, gdzie są, no to czują się z tą swoją tożsamością związani.
Zresztą to też pokazuje dobitnie coroczne uroczystości w dniu 24 kwietnia i właściwie w wigilię tego wydarzenia, czyli wieczór 23 kwietnia w Armenii, kiedy przyjeżdżają dziesiątki, a właściwie setki tysięcy Ormian z całego świata po to tylko, żeby jeden czy dwa dni spędzić w Armenii i przede wszystkim właśnie w miejscu upamiętnienia z ludobójstwa na Ormianach, tureckiego ludobójstwa na Ormianach, żeby po prostu złożyć hołd tym wszystkim pomordowanym, złożyć kwiaty, po prostu pomodlić się, więc są w stanie z najdalszych zakątków rzeczywiście świata dojeżdżać, poświęcać całe często może być może tą swoje oszczędności po to, żeby tego dnia być w Armenii i właśnie podkreślić tą solidarność i tą pamięć. I to rzeczywiście jest bardzo wymowne i też ten marsz, który ma miejsce 23 wieczorem, 23 kwietnia właśnie w Wigilię, tak, Marsz Młodzieży, kiedy z pochodniami dziesiątki tysięcy młodych Ormian przemaszerowuje przez centrum rywania właśnie. Pod pomnik, tak. Upamiętnienie właśnie się odbywa, a przy okazji również są niesione flagi tych wszystkich państw, które uznały ludobójstwo Ormian, bo jak wiemy, to też jest sprawa dość trudna i skomplikowana, ponieważ Turcja do tej zbrodni, tak jak w wypadku Polski, Ukraina się do tej zbrodni swojej nie chce przyznać i ma problem z rozliczeniem tej zbrodni, tak Turcja nie chce rozliczyć tej zbrodni i mało tego, że nie chce rozliczyć, również próbuje naciskać na inne państwa, żeby nie uznawały, że tak powiem, tej zbrodni na Ormianach, której dokonali jako ludobójstwo, więc w hołdzie i wdzięczności podczas tego marszu właśnie na czele tego pochodu niesione są flagi tych wszystkich państw, no, które właśnie uznały tę zbrodnię jako ludobójstwo i na całe szczęście w tym gronie również jest Polska od 2005 roku, kiedy polski parlament przez aklamację uznał właśnie tę zbrodnię, tą bestialską zbrodnię turecką za ludobójstwo. Powiedz mi, co się wydarzyło 24 kwietnia 1915 roku, że akurat ta data jest wymieniana, czy to było apogeum, czy to był początek, czy to był jeszcze jakiś ważny fakt związany z tym genocydem? Właściwie już od końca XIX wieku już Turcy na terytorium swojego państwa osmańskiego już podejmowali próby, zwłaszcza na prowincji, rugowania, bym powiedział, z przestrzeni publicznej Ormian, wykorzystując do tego, bym powiedział, bojówki kurdyjskie w tym celu, nawet sobie, że tak powiem, żeby sobie rąk nie brudzić, wykorzystywano do tego celu Kurdów i pozwalano im, że tak powiem, na pełną swobodę, jeśli chodzi o mordy, grabieże. Natomiast akurat ta konkretnie data związana jest z wydarzeniami, które miały miejsce w Konstantynopolu, tak, czyli w tureckim Istambule, właśnie tego dnia, 24 kwietnia, kiedy Turcy rozpoczęli tą zaplanowaną akcję, bo ta akcja była zaplanowana, wymordowania Ormian, od pojmania intelektualistów ormiańskich. Bo tu sobie trzeba powiedzieć, szanowni państwo, że to, co powiedziałem, że to naród, który jest stojący wysoko kulturowo, ale też naród ludzi bardzo inteligentnych, wielu kompozytorów, autorów wynalazków, chociażby przecież słynny Mikojan, który współtworzył te, bym powiedział, wybitne myśliwce dla Związku Radzieckiego, to również był Ormianin, więc mimo tego, że jest to nieliczny naród, to proporcjonalnie bardzo dużo odsetek ludzi bardzo inteligentnych, bardzo uzdolnionych w dziedzinach właśnie naukowych i już od początku XX wieku na uniwersytetach właśnie w Turcji pojawiali się Ormianie. I też również nacja, która potrafi jako jedyna w świecie taki ewenement chyba potrafi wyrugować z przestrzeni, jeśli chodzi o handel Żydów, więc... O, to nieładnie bardzo. Tak, i skutecznie... Element antysemicki się pojawia. Skutecznie, więc jakby przez to też wchodząca w paradę również Żydom. I też to, właśnie to, że Ormianie zawsze byli takimi ludźmi, którzy się starali, potrafili się jakby dorobić pieniędzy, wszędzie tam, gdzie się ich wspólnoty znajdowały, więc to też było w niesmak i właśnie zaczęło się od Konstantynopola, od wyłapania tych ludzi. Oczywiście no, większość tych ludzi potem została po prostu zgładzona. Natomiast potem były kolejne ruchy po tym 24 kwietnia roku 15 aż do roku 17 przez dwa lata w sposób zaplanowany, tak jak powiedziałem, mordowano, między innymi wypędzono pół miliona Ormian, kobiet, dzieci na pustynię, po prostu zagłodzono tych ludzi, ci ludzie umierali z pragnienia, ale na tym nie koniec, bo to nie była taka właśnie zwykła zbrodnia typu rozstrzelanie tych ludzi,
czy w, nie wiem, otrucie, tak jak to robili Niemcy w obozach, tam powiedzmy gazem. Nie, tutaj po prostu co do tej stosowano metody podobne, analogiczne do tego, jakie stosowali Ukraińcy wobec Polaków, czyli przed śmiercią starano się zadać tym ludziom maksymalnie dużo bólu, bardzo dużo cierpienia. Są zdjęcia i obrazki wygłodniałych na przykład dzieci ormiańskich, gdzie po prostu Turek trzymał gdzieś wysoko kawałek chleba i tak jakby rzucając niczym psu, no bawił się tym kosztem tych wygłodzonych dzieci pozbawionych już rodziców. Kobiety przed śmiercią, była taki właściwie był zwyczaj, że były ormiańskie kobiety były przez Turków wcześniej gwałcone, podrzynano gardła, odrzynano piersi, wypruwano również kobietom w ciąży płody z nich, krzyżowano na słupach, no nawet Facebook usunął mi te zdjęcia, uważając za zbyt drastyczne, wieszano tych ludzi głowami w dół, podtapiano, jeśli były gdzieś to w pobliżu rzek, to podtapiano, kapłanom ormiańskim przybijano końskie podkowy do stóp na przykład, więc skala bestialstwa porównywalna do tej, jaką zastosowali względem nas Ukraińcy, z tym, że no skala strat poniesionych przez Ormian no dużo, dużo, dużo większa. No my, szanowni państwo, no ogólnie mówię teraz o obywatelach, nie tylko Polakach, ale z 35-6 milionów w roku 39 straciliśmy około 6 milionów i uważamy to za dużą stratę procentowo, tak? To powiedzmy jakieś 20% tak Polaków łącznie, obywateli polskich, że podczas II wojny światowej zginęło. W wypadku Ormian szacuje się, że z 2,5 miliona ich zostało wymordowanych 1,5 miliona, więc jest to gigantyczny poziom, a są nawet takie badania, które mówią, że było ich 2 miliony 200, a zostało 150 tysięcy. Pomijając te różne tam powiedzmy dane statystyczne, tak czy inaczej zginęła ich ponad połowa. To tak jakby Polaków zginęło z 35 milionów, szanowni państwo, jakieś powiedzmy co najmniej 15 milionów, tak delikatnie licząc. To sobie wyobraźmy skalę zniszczenia po prostu narodu, przetrzebienia tego narodu. Gdyby nie interwencja właściwie w roku 17 Francuzów i Rosjan, no to ta skala tej zbrodni byłaby jeszcze większa, bo po prostu Turcy nie czuli jakiegokolwiek skrępowania. No mało tego, no przecież Turcy podczas I wojny światowej współpracowali z państwami centralnymi. Czyli z Niemcami i tym zbrodniom towarzyszyli również niemieccy obserwatorzy i wiemy o tym, że to co podpatrywali, to potem było stosowane przez Niemców podczas II wojny światowej, między innymi również w Polsce. No też warto wspomnieć o tym słynnym rozkazie, gdzie Hitler przed agresją na Polskę mówił, że nie miejcie żadnej litości w mordowaniu kobiet i dzieci. Kto dzisiaj pamięta o mordowanych Ormianach? Także przywoływał i Niemcy doskonale pamiętali tą zbrodnię i mówili, jakby powoływali się na tą zbrodnię, że skoro o tamtej zbrodni świat zapomniał, to nie mamy się tutaj co prawda krępować w mordowaniu Polaków. Trzeba postępować dokładnie tak samo, jak Turcy postępowali z Ormianami, więc no takie to, że tak powiem, miało przełożenie, mówię, do wybuchu II wojny światowej, prawda? No, po I wojnie światowej niestety Armenia została wcielona w siłą, prawda, przyłączona do Związku Radzieckiego i stworzona z niej została jeszcze jedna Republika Radziecka. Pierwotnie ten rejon po dzisiaj, którym dzisiaj się mówi, że sporny, że powinien leżeć do Azerbejdżanu, czyli Arcach, Górski Karabach, on był był pierwotnie zresztą w ogóle jeszcze w Sewres, było tak, że w ogóle miała powstać niezależne państwo ormiańskie, tak? Natomiast Turcja oczywiście tego nie uszanowała, potem na mocy porozumienia ze Związkiem Radzieckim przejęła część tej właśnie Armenii, część trafiła, została okupowana przez Turcję, między innymi z tym właśnie z szczytem, prawda, w ormiańskim, Araratem, który został po stronie tureckiej, a w rzeczywistości były to przecież terytoria zamieszkane też przecież na początku jeszcze XX wieku w zdecydowanej większości przez Ormian. I tak jak powiedziałem, w ramach tego związku tworzącego się właśnie struktur Związku Radzieckiego tych poszczególnych republik, władze jednego dnia na Kremlu stwierdziły, że teren Arcachu Górskiego Karabachu będzie należał do Armenii, ponieważ zdecydowaną większość mieszkają na tym, przeważają tam w zdecydowanej większości Ormianie. Natomiast następnego dnia podjęto decyzję odwrotną, postanowiono ten terytorium przyznać Azerbejdżanowi. Jaka była argumentacja? No najprawdopodobniej argumentacja była jedna i tylko zasadnicza taka, że wśród Azerów było więcej ludzi skorych do, bym powiedział, pójścia w kierunku komunizmu, a Ormianie, co do nich nie było takiej pewności, oni jednak stawiali większy, bym powiedział, opór, bardziej czuli swoją odrębność, swoją tożsamość również i religijną, i narodowościową, więc po prostu władze Związku Radzieckiego uznały, Kreml uznał po prostu, że lepiej dla
świętego spokoju, żeby to terytorium należało do Azerbejdżanu niż do Armenii. Tak będzie po prostu bezpieczniej. No i tak, tak to właśnie ta sytuacja przetrwała do roku rozpadu, do momentu, prawda, rozpadu z Związku Radzieckiego, kiedy Armenia postanowiła się upomnieć i doszło do wojny, i mimo tego, że przecież Azerów było znacznie więcej, mieli przewagę ludnościową, to w morale, że tak powiem, zorganizowanie armii armeńskiej było na tyle przeważające, że udało się, że tak powiem, ten Arcach, bym powiedział, utrzymać, aczkolwiek nikt na świecie go nie uznawał. To też taki paradoks dziejów. Zwróćmy uwagę, że, szanowni państwo, że to, co ustaliły władze komunistyczne Związku Radzieckiego, jest obowiązujące. Nie to prawo, które mówiło w Sewres i w społeczność międzynarodowa, że w ogóle pierwotnie to teren miał należeć, miała powstać niepodległa Armenia, składająca się, patrząc dzisiaj, z terytoriów, które z jednej strony należą do Turcji, z drugiej strony należą do Azerbejdżanu. Nie uszanowano w ogóle tego, więc mamy dalej jakby obowiązujące reguły, które zostały, że tak powiem, przyjęte właściwie i narzucone przez Związek Radziecki. No i właśnie w ubiegłym roku, nie dość, że ten naród tyle krzywd uświadczył w wieku XX, no to w ubiegłym roku jesienią widzieli państwo naocznie, na oczach świata, jak przeprowadzono ataki rakietowe na mieszkających w Górskim Karabachu Ormian, ponieważ wcześniej, przecież w ostatnich latach doszło tam już dochodziło tam do walk. Przewaga dzięki ropie naftowej, dzięki pieniądzom z ropy naftowej po stronie Azerbejdżanu tym razem była taka, że Azerbejdżan, dofinansowany i wspierany przez Turcję, przez Izrael, posiadał gigantyczną przewagę technologiczną w postaci setek dronów i masakrował po prostu oddziały ormiańskie, chociaż które, mówię, były bardziej waleczne i bitne, no nie były w stanie technicznie sprostać. To była taka konfrontacja na zasadzie naszej konfrontacji z 1939 roku, kiedy polski żołnierz bił się dzielnie, ale co z tego, skoro, że tak powiem, przewaga techniczna niemiecka czy sowiecka była tak gigantyczna, że nie miał najmniejszych szans, więc Ormianie po prostu musieli uciec, tak? Dostali właściwie ultimatum, czas tam, bo nie wiem, 40 chyba 8 godzin na opuszczenie, zabranie tylko, bym powiedział, podstawowego swojego dobytku, tego, co w samochodami dało się po prostu ze sobą zabrać. Ludzie zostali pozbawieni z całego swojego dorobku, w całych pokoleń właściwie, bo przecież Ormianie w Górskim Karabachu mieszkali od setek lat i to wszystko zostało im zabrane. No mało tego, oczywiście Azerbejdżan nawet, można powiedzieć, w niewielkim chyba tam stopniu zasiedlił ten Arcach, no ale oczywiście pierwsze, co zrobił, no to zaczął niszczyć ślady jakiejkolwiek bytności tam Ormian. Nie tylko w postaci oczywiście usuwania tam flag czy godła i tak dalej. Nie, po prostu rozpoczęło się niszczenie również świątyń, zabytkowych świątyń, a weźmy pod uwagę, że my się cieszymy naszymi zabytkami z czasów piastowskich. Tymczasem na terytorium Armenii mamy zabytki z IV-V wieku. To są dopiero, bym powiedział, cenne zabytki świątyń właśnie, kościołów. Niszczone są właśnie w ormiańskie kościoły, ormiańskie świątynie, niszczone są cmentarze na masową skalę, zrównywane właściwie z ziemią. I to wszystko dzieje się na oczach świata, na oczach wspólnoty międzynarodowej. Jak widać, są równi na tym świecie i równiejsi. Bardzo pieczołowicie i skrzętnie obserwuje się poczynania Rosjan na Ukrainie. Natomiast jeśli patrzymy na poczynania Izraela w Palestynie, to już mniej się chętnie na to patrzy. Na poczynania Azerów w Górskim Karabachu również mniej. Ale co ciekawe, bo mówiło się, że wystarczy tylko, że Armenia odda właśnie ten Arcach, Górski Karabach i będzie po sprawie i będzie w końcu pokój panował między Azerami, Turkami i Ormianami. No nic bardziej mylnego, ponieważ widząc tą przewagę i widząc, że władze Armenii postawiły na zachód i od Armenii odwróciła się Rosja, Azerbejdżan planuje po prostu zająć część tej Armenii już właściwej, do której nie ma w ogóle żadnego uzasadnienia i praw, żeby sobie stworzyć bezpośredni korytarz lądowy między Azerbejdżanem a Turcją. I mimo tej gigantycznej, tak jak mówię, przewagi wojskowej, liczebnej, technologicznej i przewagi i również ilościowej co do liczby armii, to no również pogróżki padają. Nawet teraz 2 czy 3 dni temu Azerbejdżan powiedział, że ponieważ Francja dozbraja Armenię, Iran dozbraja Armenię Iran akurat jest jako postrzegany oczywiście jako sympatyk i tak rzeczywiście jest Armenii, choć jest krajem muzułmańskim, to też taki paradoks, ale była wymieniona jeszcze Grecja, no wiadomo, Grecja ma również problemy ogromne z Turkami i Indie, co ciekawe, i że te trzy kraje wspierają militarnie Armenię i jeśli dalej w tym kierunku będą szły dostawy jakiejś broni i sprzętu, no to będzie to po prostu pretekst do
ataku po prostu na Armenię. No tutaj też problemem są same władze w tej chwili, które są w Armenii. Paszynian, Nikola Paszynian, którym Ormianie jakby podczas tej bym powiedział, pokojowej rewolucji, której byłem akurat świadkiem, kiedy byłem w Armenii w roku 2018, Ormianie liczyli, że to będzie nowa jakość, że rzeczywiście Armenia będzie, że tak powiem, doświadczy jakiegoś rozwoju gospodarczego, nic bardziej mylnego. Paszynian właśnie, można powiedzieć, swoją postawą przyczynił się do odebrania Armenii Arcachu, Górskiego Karabachu, a teraz, co ciekawe, ku w ogóle no, zażenowaniu i w ogóle no, szokowi, którego doświadczają Ormianie, postanowił rozpocząć dyskusję na temat tego, czy rzeczywiście aż tylu Ormian zginęło podczas I wojny światowej, że może jednak i zginęło mniej, czyli władze, można powiedzieć, Armenii przychylają się do opcji mówienia o tej zbrodni przez pryzmat turecki czy azerski. No to taki no tak jak w sprawach ludobójstwa na Wołyniu w Małopolsce Wschodniej, Polacy często, naukowcy tak zwani, nawet Instytut Pamięci Narodowej zaczyna uprawiać narrację ukraińską. No mało tego, znaczy właśnie chciałem do tego, Rafale, nawiązać, szanowni państwo, no właśnie nie tylko, że naukowcy nasi, no ale przecież również nasze władze, czyli ta analogiczna ścieżka, dochodzi do władzy pewna opcja tak zwana prozachodnia i która nagle zaczyna się wycofywać i mówić o tym, że no dla dobra, prawda, dla porozumienia, dla pokoju mają Ormianie po prostu przestać mówić o tej zbrodni, mają mówić, że tych Ormian no tam mordowano, ale mniej, albo przychylać się nawet do takiej interpretacji, że tylko część została zamordowana, a tak to, bo przecież oficjalnie Turcy mówią, że to nie była żadna zbrodnia, po prostu wszyscy ci Ormianie to po prostu zginęli na skutek chorób po prostu. I jakby teraz ma być takie przychylenie, że może powiedzmy, że no jednak tych Ormian to zostało zamordowanych mniej, a może część rzeczywiście zmarła z powodu chorób, no rzeczywiście część mogła umrzeć z powodu chorób spowodowanych brakiem tego, że opieki medycznej, wyżywienia, dostępu do wody. No to ci ludzie, pijąc wodę z kałuży, z jakichś ścieków, no mogli rzeczywiście umrzeć na skutek choroby, ale ta choroba została wywołana na skutek takiej postawy tureckiej. No i mamy to samo u nas, prawda, kiedy się mówi o tym, że tych Polaków na Wołyniu to jednak może nie tylu było zamordowanych, a mówi się też, że przecież my też nie byliśmy święci, a mówi się też, przecież mówi się, że akcja Wisła to jednak było zło, do tej akcji nie powinno dojść, bo akcja Wisła została potępiona. No więc mamy podobną analogię. Jak się kończy, bym powiedział, jak się kończy albo jak wygląda rzeczywistość narodów, które idą właśnie w kierunku współpracy właśnie z Zachodem, przyjmują pewną wizję polityki międzynarodowej, geopolityki, swojego miejsca w tym układzie geopolitycznym. Jak to się generalnie kończy? No właśnie pójście na jakieś chore kompromisy, jakieś zgniłe kompromisy, próby dogadywania się z narodami oprawców i jeszcze kadzenia im i mówienia, że może rzeczywiście nie było tak, może było tutaj ten, szukajmy kompromisu i porozumienia. To przykro o tym mówić, ale no właściwie my też tego przecież doświadczamy, dokładnie to, o czym mówię, to, co w tej chwili się dzisiaj dzieje w Armenii. No to tego samego my doświadczamy, prawda? W imię jakiegoś kompromisu i tego, że rzekomo Ukraina za nas, prawda, walczy. Teraz to my mamy, prawda, zapomnieć o Wołyniu, mamy zapomnieć o tych wszystkich zbrodniach, o tym wszystkim, co się wydarzyło i mamy dzisiaj również, jak to się mówi, od sobie, od ust odjąć i dać Ukraińcom, bo im się po prostu należy, bo oni walczą za całą Europę, walczą za cały świat. No mówię, no analogiczne niestety tutaj bym powiedział, pojawiają się porównania. Plus do tego oczywiście polityka turecka w Polsce, gdzie Turcy bardzo umiejętnie, nie są nie tylko w Polsce, próbują się lansować właśnie gdzieś tam, widać, że to dla nich jednak jest dotkliwe, to, że są oto właśnie utożsamiani z tą zbrodnią, więc próbują gdzieś tam szukać właśnie, tak jak mamy w Warszawie tą mozaikę przy metro Politechnika, wcześniej była koncepcja, żeby nad Wisłą w Krakowie był pomnik tureckiego żołnierza, który stoi nad Wisłą i jego koń pije wodę z Wisły. Na przykład, nie wiem, czy wiesz o takim pomyśle, który na całe szczęście został storpedowany, i innych inicjatywach, zresztą podobne inicjatywy również Turcy, była też, społeczność czeska była zbulwersowana, bo również w Pradze jakieś tam upamiętnienie też szykowano, które też również chciano upamiętnić jednego z tych rzeźników tureckich odpowiedzialnych za mord na Ormianach. Na szczęście tam też ktoś interweniował w tej sprawie, żeby no do tego nie dopuścić, więc Turcy bardzo umiejętnie prowadzą politykę jakby odwracania kota ogonem i pokazywania się w
wszędzie w Europie czy na świecie, że swoich plusów jakby tutaj szukania jakiegoś porozumienia, są w stanie właśnie jakieś fundować mozaiki, mówić o przyjaźni polsko-tureckiej, wielowiekowej rzekomo. To według mnie ta współpraca wielowiekowa nie była słodka, jak wiemy z historii, no ale no, próbuje się też tworzyć tą wizję, prawda, że... Słynne spotkanie pod Wiedniem. Tak, słynne spotkanie pod Wiedniem, z którym ma problem również sama Austria, która z perspektywy czasu to jednak chyba wolałaby, żeby ten król polski Sobieski to jednak przegrał w tej, bo teraz są w niekomfortowej sytuacji, mają tylko z tym generalnie problem, przyjeżdżają jacyś Polacy, chcą coś upamiętniać, a co że tak powiem, z bijącą raną w sercach muzułmanów, Turków zamieszkujących Wiedeń, to zły kierunek jest postępowania, więc no, to są takie dylematy właśnie, dziwne dylematy, których doświadczamy, tak? No właśnie, i tutaj historycy, którzy mówili kiedyś o liczbie ponad nawet 200 tysięcy ofiar rzezi wołyńskiej, czyli w Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu, w tej chwili niektórzy się z tego wycofują, mówią, że tak naprawdę to było tylko kilkadziesiąt tysięcy ofiar, że tu nie można tych zawyżać, że to albo strona sowiecka zawyżała, albo ten jeden z pierwszych prezydentów tej Ukrainy też tam powiedział o 500 000 ofiar, że to była przesada. IPN wydaje książki dotyczące martyrologii żołnierzy ukraińskiej powstańczej armii i prześladowania przez reżim komunistyczny tych walczących o wolność, za wolność waszą i naszą, żołnierzy UPA. Z drugiej strony, no właśnie, złowroga rola no przywódców. Tak jak powiedziałeś, że nagle Paszynian się z pewnych rzeczy wycofuje i chce rewidować historię. Tak i w Polsce się tacy przywódcy zdarzają. A także jest to problem nie nasz, ale ukraiński, że sam Zełenski traci poparcie w swoim elektoracie, w swoim narodzie. Może też trochę porozmawiajmy o tej sytuacji na Ukrainie, bo rzeczywiście teoretycznie ostatecznie po kilku miesiącach ta pomoc została przyznana. Ale niektórzy mówią, że ta pomoc jak nadejdzie, to już będzie jak gdyby po ptokach. No tak, co ciekawe, ta pomoc też, to też jest niezła, bym powiedział, zabawa z elektoratem, czy amerykańskim, czy również i polskim, ze społeczeństwem jednym i drugim, bo przecież skoro się słyszy o tym, że ten sprzęt i tak już był w magazynach, więc po co było tworzenie tej fikcji, nie wiem. Być może chodziło o to rozmowy, a być może było to już przygotowywane pod kątem tego, że to niekoniecznie będzie wykorzystane na Ukrainie, tylko już w bezpośredniej konfrontacji NATO kontra Rosja. Dlatego ten sprzęt już jest w Polsce i znajduje się w magazynach gotowy do wydania Ukraińcom. Poza tym jest to rozgrywka pomiędzy demokratami a republikanami przed wyborami, które będą, zdaje się, na początku listopada w Stanach Zjednoczonych. Dokładnie tak. Natomiast co do samej Ukrainy, to ja właśnie też, co ciekawe, jakiś czas temu właśnie ktoś z moich znajomych zwrócił mi uwagę, że ja, prawda, tutaj tak niepochlebnie wypowiadam się o Zełenskim, o jego zachowaniu i postawie, a przecież to jest wielki bohater Ukrainy. Ja wtedy powiedziałem, że oby nie było jeszcze tak, że dojdziemy do takiego poziomu, w którym Zełenski z tego wielkiego ukraińskiego bohatera na samej Ukrainie będzie z tej samej Ukrainy musiał uciekać, bo będą chcieli go, że tak powiem, miejscowi powiesić. I no i poniekąd powoli zaczyna się ten scenariusz już sprawdzać, ponieważ kwestia dotycząca mobilizacji coraz młodszych roczników i ściągania ich z zachodniej Europy, właśnie z Unii Europejskiej, między również z Polski, no powoduje bardzo ciekawe komentarze. Ja sobie śledzę na bieżąco na ukraińskich portalach właśnie wpisy społecznościowych dotyczące tej sytuacji w Polsce napiętej, kiedy no o Zełenskim pisze się Ukraińcy, podkreślam, piszą, że jest wielkim kutasem, no przepraszam za określenie, ale takie właśnie określenia padają ze strony Ukraińców. Literackie określenia. Tak, literackie określenia, nawołujące, prawda, do rodzaju, pewnego rodzaju takiego, bym powiedział, frędzla, można powiedzieć, prawda. Natomiast również padają określenia i przerzucanie się odpowiedzialnością. Ukraińcy jedni piszą tak, że teraz to na front to powinni być wysyłani nie wszyscy roczni
rówieśnikami, tylko ci te zdjęcia powinny być pościągane z tych, którzy na Majdanie robili ten cały raban antyrosyjski, to oni do tego doprowadzili, więc niech oni giną, niech oni idą na tą wojnę, bo oni do tej wojny doprowadzili swoją postawą, więc niech oni giną. Niektórzy Ukraińcy mówią, że oni absolutnie złożyli wnioski o paszporty, wydali na to pieniądze, a teraz tych paszportów nie mogą w Polsce odebrać, to jest to dowód na łamanie konstytucji i że oni oczekują, że będą się domagać oficjalnie oddania im tych paszportów, a jeśli nie, to po prostu będą rezygnować z obywatelstwa ukraińskiego i będą uważać się za bezpaństwowców i z tej formuły będą korzystać z poruszania się po Unii Europejskiej, czyli zrywają z Unią Europejską. Są nawet znaczki, jak pokazane, jak zrywają godła z samochodów, nalepki z godłami Ukrainy i tak dalej, więc jak widać też, jak bardzo rzeczywiście ludzie ci są przywiązani do tożsamości ukraińskiej. No więc rozczarowanie jest coraz większe i tak jak mówię, no, Żeleński opowiada jakieś tam bajki o 31 tysiącach Ukraińców, którzy zginęli podczas tej wojny, ale tych strat jest pewnie 10 razy więcej co najmniej, bo inaczej nie byłoby wyciągania tych młodszych roczników, a mówię, po cmentarzach też ukraińskich widać, jak duża jest to skala. Ale co ciekawe, jak daleko zaszło to, że najpierw puszczano, prawda, wszystkich z tej Ukrainy, każdy uciekał za dolary, był z Ukrainy i mógł sobie uciekać. No to jest paradoks, o którym akurat wczoraj, że mieliśmy okazję, rozmawiałem z tobą i ci mówiłem właśnie o jednej Ukraińce, która chciała swojego brata, który stracił nogę podczas tej wojny teraz z Rosją, stracił nogę i ona chciała go ściągnąć do Polski, żeby tu był rehabilitowany. Chociaż jest on inwalidą, tak, nie ma jednej nogi, ale w tej chwili nie może wyjechać z Ukrainy, jest taki paradoks, ponieważ dopiero komisja musi uznać, że nie jest w stanie dalej walczyć i dopiero wtedy będzie mógł wyjechać, więc ze skrajności w skrajność popadają, bo teraz inwalidów już nawet nie wypuszczają, każdy jest na wagę złota, jak się okazuje, więc to pokazuje, że te straty są dużo, dużo większe niż oficjalnie się te władze przyznają i za moment to może być problem taki, że ta Ukraina zostanie obdarowana sprzętem, tylko już nie będzie, że tak powiem, komu z tego sprzętu korzystać, bo ja myślę sobie, że maksymalnie, na ile sobie jeszcze w takim tempie, przy takich stratach, jakie są obecnie na froncie, każdego dnia na poziomie pewnie co najmniej 500-1000 zabitych i samych zabitych 500, a gdzieś jeszcze ranni. No więc Ukrainie tych zapasów, zważywszy na to, ile Ukraińców młodych, tych byczków, jak to się mówi, zwiało na zachód, to te zapasy skończą się ludnościowe w jeszcze rok, im daje. Maksymalnie, gdyby miał to trwać rok, ale też widać, że być może napór rosyjski rośnie, Rosja powołuje rezerwy, kolejne rezerwy, przemysł wcale rosyjski nie podupada, produkuje i to nawet okazuje się, słyszałem ostatnio, że wcześniej były zawieszone te pomysły, żeby Iran dostał myśliwce, ale teraz Iran ma dostać myśliwce za te drony, które przekazywał Rosji, więc Rosja jest w stanie prowadzenia tej konfrontacji właściwie formalnie z Ukrainą tylko, ale nieformalnie z całym NATO, które podsyła broń Ukraińcom, zaopatruje broń, jest w stanie produkować jeszcze samoloty, najnowocześniejsze swoje samoloty na eksport do Iranu, więc a mówiono, prawda, nam półtora roku temu, że już tam wyciągają łożyska z pralek, żeby móc produkować jakieś tam elementy uzbrojenia i inne tego typu podobne bajki nam opowiadano i wciskano, a teraz okazuje się, że jest zupełnie inaczej, więc rzeczywiście sytuacja jest nieciekawa i jak na razie rozwój na froncie jest taki, że oczywiście powoli, ale ofensywa się przesuwa, wioska po wiosce, wyzwalane są kolejne miejscowości i nie jest tylko tak, że to właśnie, że są pokazywane, że to straty są zadawane Rosjanom, bo kolejne Abramsy są niszczone przy pomocy dronów. Czy Abramsy zostały wycofane z frontu? Amerykanie powiedzieli, że są za duże straty i wycofano wszystkie Abramsy, było ich chyba na Ukrainie około 30. Wiem, że około 10 zostało zniszczonych, czyli pozostałe 20 padła decyzja w tym tygodniu, że mają być wycofane z frontu. No tak, no co najmniej też wiemy, przecież ja też nie wiemy pełnych danych, że z Leopardu chyba 60 też już co najmniej 20 jest straconych, czyli 1/3, tak? Challengery też dostały, Challengery okazały się, że sobie nie radziły w ogóle w tym błocie. Były za ciężkie, silniki były za małej mocy w porównaniu do tego grzęzawiska, do tych ukraińskich grzęzawisk i roztopów, więc się pod tym względem nie sprawdziły, choć
rzekomo miały doskonałą armatę i mogły strzelać z daleka, zostały wycofane na tyły, że tak powiem, jako takie bym powiedział, no do momentu poprawy sytuacji pogodowej, bo pewnie latem będą już mogły być wykorzystywane ponownie, ale a więc ta pancerna pięść, która miała, że tak powiem, przynieść sukces Ukrainie, no została przetrzebiona dość mocno. Te niezniszczalne zachodnie czołgi, których podobno Rosja miała, z którymi Rosja podobno nie miała sobie w stanie poradzić, no to sobie poradziła, bo rzeczywiście nawet tam, gdzie dochodziło do sytuacji takiej, gdzie czołg został uszkodzony, bo wjechał na minę, no to po prostu potem Rosjanie dobijali te czołgi dronami, wysyłali jednego drona, drugiego drona, czy ręcznymi zestawami przeciwpancernymi, kornetami uderzali w bok albo tył pancerza, jeśli nawet ten kornet nie przebijał z przodu pancerza, no to po prostu podchodzili z tyłu i taki unieruchomiony czołg był już po prostu dobijany, więc jest to czas, że tak powiem, sprawdzania wzajemnie sobie nawzajem tych systemów i okazuje się, że zarówno ani ten sprzęt rosyjski nie był tak dobry, jak mówili Rosjanie, ale też i sprzęt zachodni nie jest tak dobry, jak mówił Zachód. I w tej bezpośredniej konfrontacji jedni i drudzy ponoszą straty, nie ma sprzętu doskonałego, a też rośnie rola, jak widać, dronów. To też jest pod rozwagę, bym powiedział, naszym władzom decyzyjnym, czy rzeczywiście my będziemy potrzebować tak dużo czołgów, skoro dron warty 2000 zł niszczy czołg warty 2 miliony, 10 milionów w wypadku tam Abramsów na przykład, tak? Taki czołg kosztuje 10 milionów. Więc jest pytanie, czy te czołgi rzeczywiście w takiej ilości będą nam się do czegokolwiek przydadzą, czy nie lepiej potrzeba jednak mieć właśnie więcej dronów i więcej tego typu sprzętu, który jest tańszy, który właściwie obsługiwać po prostym kursie obsługi takiego drona może prawie każdy, tak? W dowolnym właściwie miejscu taki dron można wysłać i jeden, jeśli nawet nie pierwszy, to dwa, trzy takie drony, tak zwane roje dronów, po prostu no sieją spustoszenie i demolkę. Więc no jest to pod tym względem też ciekawe. Widać przełom również, że ta wojna niesie ze sobą znaczący przełom technologiczny i w podejściu również do prowadzenia działań zbrojnych, tak? Co do roli i miejsca chociażby broni pancernej, która jednak okazuje się, no były takie przebłyski, że jednak po 2014 roku w tym Donbasie, tam, że te czołgi jednak widziano jako przyszłość, że na tych poszczególnych odcinkach gdzieś tam się sprawdzały jako to wsparcie piechoty, ale teraz już to nasycenie dronów jest tak duże i skala tego nasycenia, że rzeczywiście jest pytanie o to, o miejsce i jakby rolę czołgów i jeśli nie dojdzie do jakiegoś wprowadzenia jakichś systemów bezpośrednio, które byłyby zainstalowane na tym czołgu antydronowych, no to czołgi to po prostu są teraz takim, bym powiedział, jak słonie. Łatwym celem. Jak słonie niczym, tak? Jak słonie dla myśliwego po prostu, który z broni odpowiedniego kalibru po prostu jest z dużej odległości w stanie jest po prostu zabijać, więc tak samo to wygląda ta sytuacja na froncie. Więc tak jak mówię, no oczywiście pretensje również do polskich władz, że po jakim prawem Polacy tutaj chcą wyłapywać Ukraińców, oburzenie. Ukraińcy nie są oburzeni tym, że część ich, jak to się mówi, ziomków siedzi w polskich knajpach, sobie pije. Wczoraj też spacerowałem wieczorem i też widziałem właśnie w parkach grupy młodych Ukraińców pijących alkohol właśnie i nikogo to jakby nie dziwi, dlaczego tak jest, dlaczego jedni mają walczyć za tą Ukrainę, a inni mają nie walczyć. I jeszcze jakby no społeczność ukraińska no właśnie trzyma stronę i solidaryzuje się z tymi, którym udało się uciec i mówi, że to jest w ogóle niezgodne z konstytucją, że jakiekolwiek próby wyłapywania ich są niezgodne, a jeszcze oczywiście pojawiają się też również opinie takie, że aha, skoro Polacy chcą nam taki numer wykręcić, to my sobie wyjedziemy do Niemiec i zobaczymy, co wtedy z polską gospodarką, a według opinii Ukraińców nie tylko, że oni nas, prawda, bronią przed Rosją, ale utrzymują. Ale nas jeszcze utrzymują, bo gdyby nie oni, to polska gospodarka by padła. I polskie rolnictwo, i polskie fabryki by już dawno padły, gdyby nie po prostu Ukraińcy, bo oni tutaj wykonują tytaniczną pracę, byłoby już po nas. W sukurs im idą oczywiście teorie pisowców, nawiedzonych pisowców, którzy twierdzą, że to, że nagle Kosiniak-Kamysz wczoraj ogłosił, że także jest taka szansa, że Polacy będą odstawiać na granicę i wyłapywać tych ukraińskich poborowych, to nie jest dziełem przypadku, tylko jest to celowa robota, a mianowicie celowa robota polega rzekomo na tym, że to jest robota Tuska, żeby tak powiem, doposażyć gospodarkę właśnie niemiecką w tanią siłę roboczą właśnie z Ukrainy, bo no gospodarka niemiecka zaczyna się rozkręcać, ale brakuje rok do pracy, więc jeśli polskie władze zapowiedziały, że będą wyłapywać, to wszyscy Ukraińcy uciekną z Polski według pisowców i to będzie ogromna strata dla polskiej gospodarki, czyli potwierdzają pisowcy tą samą teorię, którą spisek głoszą niemiecki. Tylko to jest oczywiście spisek niemiecki z Tuskiem, który po prostu sprzyja Niemcom i w ten sposób
to będzie gigantyczna strata niepowetowana, kiedy Ukraińcy nam z Polski uciekną i zaczną pracować w Niemczech na rzecz niemieckiej gospodarki. Także jak widać, wariactwo zarówno opcji rządzącej, jak i opozycji nie ustaje. No i też oczywiście przepychanki i wśród dziennikarzy propisowskich i antypisowskich o to, kto jest bardziej ruską onucą, dalej po prostu trwa. Jedni przedstawiają dowody o tym, że Morawiecki się spotkał z politykami prorosyjskimi tuż przed atakiem Rosji na Ukrainę. Druga strona znowu mówi o dogadywaniu się właśnie Tuska z Niemcami, a przecież wiadomo, że Niemcy zawsze trzymali rzekomo z Rosją, więc jakby mamy w dalszym ciągu licytację na to, kto jest bardziej większą ruską onucą, a już mamy pierwsze sygnały z gospodarki płynące, masowe zwolnienia w polskich fabrykach. Nieciekawa sytuacja w branży rolniczej, no bo oczywiście granica została odblokowana i transport dalej teraz trwa w najlepsze ukraińskiego zboża. Do tego mamy jeszcze kłopotliwą sytuację wiosenną, jeśli idzie o chłodzenie w sadownictwie i również jeśli idzie o rzepak i tak dalej, i tak dalej. Więc polskie rolnictwo może być też ponieść gigantyczną stratę już wiosny. Dodatkowo będzie tutaj dobite jeszcze tymi kolejnymi transportami zboża z Ukrainy. Więc tak to generalnie wygląda, nieciekawie ta cała sytuacja. I mówię, pretensje Ukraińców do Polaków. 2 lata trzymaliśmy ich na naszym garnuszku, jeszcze im jest mało i teraz jeszcze mają pretensje, że jakim to prawem Polska chce się ich po prostu pozbywać i co my teraz bez nich zrobimy? Przecież my nie będziemy się rozwijać. Nasza gospodarka po prostu zatrzyma się i stanie, bo bez nich po prostu nie poradzimy sobie. No, Ukraińcy są narodem od wieków, bez którego byśmy sobie, słuchaj, nie mogli poradzić. Jak widać, i gospodarczo, i militarnie zapewniają nam wszystko właściwie. Można powiedzieć i wikt, i opierunek, i bezpieczeństwo. Także nic bez Ukraińców. No, wszystko dla Ukraińców, bo nic bez nich po prostu nie bylibyśmy w stanie osiągnąć. Absurdalna rzeczywistość, której jesteśmy świadkami, tak jak mówię, trwa cały czas nieustannie drenaż naszych portfeli na rzecz tej wojny. Zamiast mówić o jej zakończeniu, w dalszym ciągu polskie władze chcą kontynuowania, dawania tej kroplówki, w efekcie której no giną Ukraińcy i choć mogę nie pałać sympatią do części z nich, zwłaszcza tych z zachodniej Ukrainy, no to też patrzę na to, że poniekąd no, wśród nich też częściowo są również Słowianie i generalnie no, w czyim to interesie znowu są trzebieni Słowianie i walczą między sobą, no żeby dogadzać właśnie Zachodowi. Natomiast gospodarka amerykańska ma się bardzo dobrze. Z każdego miliona zainwestowanego w tą wojnę, można powiedzieć, odzyskuje się potem 4 miliony, więc gospodarka się rozwija, bezrobocie w Stanach spada, Stany są zadowolone, jest to jeszcze jedna z wielu wojen, w której będą wygranymi, tak? Właśnie przede wszystkim Stany Zjednoczone, chociaż i Chińczycy również zarabiają na tej wojnie, bo przecież eksportują do Rosji. Więc te dwie światowe potęgi na tej wojnie zdecydowanie zyskują i zarówno Stany Zjednoczone, jak i Chiny, a my jesteśmy tradycyjnie w tym samym miejscu, w jakim znajdujemy się od, że tak powiem, od 30 ponad lat, od kiedy to powstała to Trzecia Rzeczpospolita, która no, miała być krajem niepodległym i demokratycznym, a okazuje się, że nie jest ani demokratycznym, ani niepodległym, bo wiemy o tym, że istnieje cenzura, która ma być jeszcze zacieśniona, o co no, do naszej niepodległości to chyba nie muszę Państwu mówić. Widzą Centrum Edukacyjnego Polska, nie trzeba mówić w jakim jesteśmy położeniu i jak wygląda stopień na dzień dzisiejszy naszej niepodległości w tym samym układzie. No właśnie, to jeszcze spuentujemy te nasze rozważania. Dzisiaj dominujący temat to była depopulacja. Depopulacji służyły te genocydy, te ludobójstwa, zarówno genocyd ukraiński dokonany na Polakach w latach 1939-47, czyli w zasadzie do operacji Wisła, do akcji Wisła, z tym apogeum w 1943 roku. Genocydem oczywiście były te 2 lata w Armenii, 1915-1917, może nawet 18, gdzie zginęło ponad 70% narodu. Niektórzy twierdzą, że nawet 90% narodu armiańskiego. Podobny genocyd był oczywiście na przykład w Kambodży, gdzie absolwent Sorbony, Pol Pot,
wykształcony człowiek na Uniwersytecie Europejskim przyjeżdża i wprowadza swoje szaleńcze rządy. Oczywiście do depopulacji przyczynia się często też polityka poszczególnych państw, na przykład zezwalająca na przerywanie ciąży. Dzisiaj jest dokładnie 68. rocznica ustawy dopuszczającej przerywanie ciąży, którą wprowadzono 26 kwietnia 1956 roku. I to była kolejne tego typu prawo w Polsce. Pierwsze tego typu prawo dopuszczające przerywanie ciąży wprowadził Piłsudski i Sanacja. Mianowicie 25 września 1932 roku. I wtedy było to najbardziej liberalne prawo aborcyjne w Europie, obok prawa sowieckiego. Tyle, że Sowieci później się z tego prawa wycofali. I natomiast w Polsce jeszcze pojawiło się prawo hitlerowskie. W Niemczech hitlerowskich aborcja była karana karą śmierci. Ale dla Polek i dla innych narodów podbitych, dla Żydów i dla innych narodów, aborcja była bez ograniczeń. Więc można powiedzieć, ta poststalinowska ustawa, bo za czasów stalinizmu o dziwo nie było ustawy o przerywaniu ciąży, ponieważ no, straty wojenne powodowały, że potrzebny był wyż demograficzny i rzeczywiście dopiero w 56 roku w Związku Radzieckim, w Polsce i w innych tak zwanych demoludach, krajach demokracji ludowej wprowadzano te ustawy. No ja myślę, że to jest bardzo ważny temat, ponieważ z tego wynika kondycja w ogóle narodu i jego istnienie, nazwijmy to wręcz takie fizyczne. I to nie jest sprawa światopoglądowa, bo człowiek nawet niewierzący, ale widzący, że potencjał narodowy to również jest potencjał ludzki, zdaje sobie sprawę, że w ten sposób postępowanie wobec najmłodszych Polaków, że po prostu pozwala się na ich bezkarne zabijanie, jest to droga donikąd i że niestety polski naród i wszystkie narody, które wprowadzały te prawa u siebie, w pewnym sensie wymierają. I ważny temat polityczny, mówię, ponad wyznaniowy, ponad, że tak powiem, no, ponad sprawami sumienia, bo to w zasadzie interes narodowy cierpi na tym. No, warto tutaj przywołać jeszcze politykę też i do czego to prowadzi w wypadku Azji, to znaczy Chiny na przykład. Tak, Chiny, ale też chciałem jeszcze powiedzieć właśnie Chiny, gdzie polityka była jednego dziecka, bo było rzekomo za dużo Chińczyków, doprowadziło teraz to do katastrofy teraz demograficznej bardzo szybko w Chinach, gdzie dzieci topiono, jeśli dziecko nie było tylko chłopcem, a dziewczynką, no to były te dzieci topione, podtapiane, zabijane. Ale też również Indie, no Indira Gandhi, prawda, kobieta postrzegana w Europie Zachodniej jako kobieta mąż stanu, prawda, z tej Gandhi pokojowo nastawionych do świata, prawda, i tak dalej. A to ona jako pierwsza kobieta właściwie, polityk, propagowała właśnie aborcję na masową skalę właśnie w Indiach, serwowaną indyjskim kobietom. Przepraszam. To może tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Poruszyliśmy wiele spraw, niestety w większości smutnych. Dziękuję Państwu za uwagę. Moim i Państwa gościem był Arkadiusz Miksa. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję za uwagę. A Państwa zachęcam do oglądania naszych programów na YouTubie, na Ramblu, na Bitszu, na CDA, na VK. Bardzo dziękuję za wsparcie finansowe. Jeżeli chcą Państwo nas wspierać, prosimy o wpłaty darowizn na numer konta widoczny na pasku na dole ekranu. A także zachęcam do zaglądania na stronę CEP, tak jak Centrum Edukacyjne Polska w skrócie, myślniksklep.pl, a tam w naszej księgarni wysyłkowej książki zarówno naszego wydawnictwa, jak i autorów często występujących również tutaj na naszej antenie. Z naszego wydawnictwa seria Jedynie prawda jest ciekawa. Pierwsza książka w tej serii o Piłsudskim i Sanacji i ostatnia dotycząca
Jędrzeja Giertycha. To jest pokłosie naszych konferencji historycznych, które się odbywają no, cyklicznie, co jakiś czas. W tej serii również książka bardzo ważna. W aneksie jest uchwała Prowidu Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów z 1992 roku, gdzie jest cała polityka ukraińska wobec Polski opisana. Kresy wschodnie źródłem siły i potęgi Polski. Bardzo polecam tę książkę, zwłaszcza, że jest tu również tekst Arkadiusza Miksy. Tu jest tekst dotyczący arcybiskupa Ormiańskiego, tak? Właśnie Teodorowicza. Natomiast na temat arcybiskupa Krakowa Sapiechy jest tekst w jednej z tych książek dotyczących kulis II wojny światowej. Polecam też serię Gorące tematy. Wszystkie książki, o których mówię, są do nabycia w cep.sklep.pl. Gorące tematy, w tej chwili 4 książki, 5 w tej chwili w druku. Źródła finansowe komunizmu i nazizmu w cieniu Wall Street. Francuski autor Pierre de Villemarais. Niemiecki autor Henneke Kardel, Hitler założycielem Izraela. Oraz 2 książki Arnaud de Lassy, Masoneria, czyżby papierowy tygrys oraz New Age, nowa religia. Polecam też książki, tak jak mówiłem, tych, którzy bywają gościnnie w naszym studiu, w naszych programach. Ambasador Krzysztof Baliński, Polska czy Ukropolin, czyli Polska Palestyną Europy, to faktycznie nam grozi. I wcześniejsza książka, Sekrety relacji polsko-żydowskich, tytuł książki Polska czy Polin. Tomasz Błaut, również tutaj nasz gość w programach Media Nienawiści, Anatomia Psychozy Antytrumpowej, w przygotowaniu kolejna książka Tomasza Błauta, który ma taki portal Ameryka Forum i zachęcam do zaglądania również na ten portal. No i książki pana Henryka Pająka. Jak zawsze mamy kilka tytułów tego autora w naszej ofercie, dotyczące Ukrainy, Na wschodzie bez zmian. 2 tomy książki pana Henryka Pająka. Wiele książek dotyczących na przykład wolnomularstwa, masonerii. Tu pokażę tylko jedną. Bestie końca czasu. Bardzo ważna książka Henryka Pająka właśnie na ten temat. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Do widzenia.